Przede wszystkim pierwsza połowa na pewno gdzieś tam w mojej ocenie za nisko pozwoliliśmy się zepchnąć Wigrą. Wiedzieliśmy, przyjeżdżają tutaj, wiedzieliśmy, że Wigry to dobrze poukładana drużyna, lubi prowadzić grę. I tutaj pozwoliliśmy na zbyt dużo, uważam, w pierwszej połowie. Natomiast w przerwie powiedzieliśmy sobie, że wychodzimy wyżej, agresywniej, mocniej gdzieś tam pressingu i to zaowocowało tym, że strzeliliśmy dwie bramki. Wigry już nie miały tyle swobody, co w pierwszej połowie i to zrobiło różnicę. Także my szanujemy ten punkt. Cieszymy się, że po raz kolejny nie przegrywamy spotkania. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Moja ocena spotkania, uważam uczciwie, że wynik ten nie jest wynikiem sprawiedliwym w dniu dzisiejszym, ale piłka nożna jest taką grą, że kto strzeli więcej bramek, ten wygrywa. My w tym momencie strzeliliśmy dwie bramki, tyle samo co przeciwnik i zdobyliśmy punkt. Ten punkt na pewno szanujemy, ale na pewno krążą teraz w nas emocje w postaci rozczarowania, nie ma co ukrywać, bo mając tyle sytuacji bramkowych i do przerwy, i po przerwie, takie mecze musimy wygrywać. Musimy wyciągnąć wnioski z popełnionych błędów. Uważam, że pierwsza połowa była pod pełną naszą kontrolą, stworzyliśmy mnóstwo sytuacji, mieliśmy dwie poprzeczki, po przerwie też mieliśmy jedną poprzeczkę. Ogrom sytuacji, ta piłka nie chciała wpaść do bramki. Straciliśmy bramkę bezpośrednio po stałym fragmencie gry, po rzucie wolnym, bocznym. I jeden błąd w defensywie, za który gdzieś tam zapłaciliśmy cenę. W konsekwencji, w końcówce spotkania udało nam się ten mecz wyrównać. Natomiast mamy teraz czas na to, żeby się zregenerować. Kolejne spotkanie jest już w niedzielę i tak jak w każdym spotkaniu, ta drużyna pokazała też dzisiaj, walczy o pełną pulę, o zwycięstwo, pokazała mnóstwo determinacji, woli walki, dużymi fragmentami gry. Ta nasza gra była efektowna, zabrakło troszeczkę efektywności, czyli tej skuteczności pod bramką przeciwnika i wiemy, co mamy poprawić, będziemy cały czas z tym kierunkiem dążyli. Dziękujemy bardzo, prosimy o pytania. W pierwszej połowie no piękna gra, skuteczność fatalna. Oczywiście, zgodzę się z panem. Czasami są takie mecze, że piłka nie chce znaleźć drogi do bramki. Mieliśmy wyborne sytuacje. To jest też nasz w tym momencie deficyt, że w tej ostatniej tercji nie jesteśmy skuteczni, bo kreujemy w każdym ze spotkań bardzo dużo sytuacji bramkowych. To świadczy o tym, że drużyna funkcjonuje na niezłym poziomie. Ale jeden z, ja tak uważam, z lepszych zawodników, Brozeński dziś popełnił dwa błędy, chyba słabszy dzień. Na pewno nie będę w tym miejscu oceniał personalnie, indywidualnie każdego z zawodników. Przyjdzie czas na pewno na analizę, wtedy usiądziemy i wewnątrz drużyny będziemy wyciągnęli wnioski. Trenerze, a ten brak skuteczności to nerwowość, czy... Czym to można tłumaczyć? Czy szczęścia? To jest przypadek szczęścia, bo to jest z Wigielcem podobne, tak? No, to też można było wysoko wygrać, a skończyło się bez bram. Jakbym znał odpowiedź, to też wszyscy byśmy byli w tym momencie szczęśliwi. Stwarzamy mnóstwo sytuacji bramkowych w każdym ze spotkań i pracujemy na treningach, żeby ta skuteczność nasza szła do przodu. Tak bym zakończył. A mówimy tu o szczęściu. Czy jest pan szczęśliwy z tego wyniku dzisiejszego? Tak, jestem, tak jak powiedziałem wcześniej, jestem zadowolony, że tutaj wywozimy stąd punkt po raz kolejny gdzieś tam nie przegrywamy. To jest dla nas też ważne. Przy odrobinie większego szczęścia mogliśmy gdzieś tam próbować dowieść tą przewagę 2-1 w pewnym momencie, gdyby nie ten karny. Nie wiem, jak to wyglądało, bo nie widziałem tego z boku, ale myślę, że jesteśmy zadowoleni.